Siemka, z tej strony Profesor, to jest kolejny odcinek z Medieval na PlayStation 1. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy dyniowy szlak. A teraz bierzemy się za poziom dyniowy król. I będzie to chyba jednocześnie boss, tak mi się wydaje. I już mi się to nie podoba. Się pozostało. Chwila. Dyniowy król śpi. Zafunduj mu brutalną pobudkę, zniszcz wszystkie jego korzenie, niech pozna smak bólu. Ciekawe, czy ja tu mogę zdobyć kielich. Znowu kociołek w ogóle. Dobra, na razie zrobię F1. Użyję talizmana Wiedźm. Witaj, miły panie. Jestem dyniową wiedźmą. Te dynie traktują mnie jak matkę. Daję im taką miłość i troskę, jakiej młode warzywo potrzebuje. Od momentu, kiedy pierwszy raz wyrosły z ziemi, aż do chwili, kiedy ich głowy zostały ścięte i zjedzone. I spójrz, zobacz, jak mi się odpłacają. Biegają w kółko i sieją zgorszenie. Ta paskudna, stara dynia ma zły wpływ na takie małe sadzonki. Jeśli dasz jej porządną lekcję manier, otrzymasz ładny prezent. Okej. Czyli co, muszę pokonać wszystkie dynie, dopiero potem tu wrócić. A, o to chodzi bynajmniej, tak mi się wydaje. Rusza.
dżunglę do ryby. Zbijmy jej tyle. Prawda. A tych to już w ogóle. Jeden pozostał. Jakaś beczka w ogóle. Dobra, tu chyba już nic raczej nie będzie, nie? To mi się bynajmniej wydaje. Data. Więc żadnego sklepu przed tym nie było. Według mnie to trochę głupie. No, no dobra, spróbujmy. Serio? To wszystko? Ua. Mogę już zabrać kielich, bla 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 bla. Który by w ogóle dalej ten. Zdychają. No dobra. Mam nadzieję, że dostanę to, czego chcę. O właśnie. Bardzo budujące widowisko, ser. Człowiek i warzywo we wspaniałym pojedynku na śmierć i życie. Proszę, weź ten piękny smoczy klejnot jako nagrodę. A smoki są takimi cudownymi i majestatycznymi stworzeniami. Smoczy klejnot. Ba.
Dobra, kupiłem się. Sala bohaterów już czeka i wyjdziemy sobie tutaj o tym ciurskiem. Błom, błom, błom. No, nie powiem, łatwy był boss. Dostaliśmy jakiś smoczy klejnot jeszcze. Wypadałoby też wrócić do tego zaklętego lasu, bo wiem, że na pewno będzie potrzebny artefakt cienia. Tu i z powrotem jak jakieś jojo. Chyba mistrz musi utrudnić ci szukanie tych kielichów. Tam pierdolisz. Jeśli będę miał znowu tego centaura... A nie, ktoś inny tu jest, widzę. Ej, panie Fortiskej, chcę z panem pogadać! Jeśli ten Zorak taki zły, to czemu jeszcze żyje? Czemu gnębi ludzi, Fortiskej? Ja powinienem go zabić. Blutmonad ciężko miazga. Jak żyłem, to zawsze miałem 100 trupów koło siebie. Ty spędzałeś większość czasu organizując zmiany warty i grając w krokieta z królem. Jednak pożyczę ci mój topór. Machasz nim, rzucasz nim, urządzasz taką rzeź jak ja kiedyś. O, smakuj krwi demonów, mój piękny skarbie! Dobra, kolejna broń. Ale fajne. I bumerang. Dobra. W następnym odcinku zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. Dobra. I wracamy sobie, bo tutaj widzę, nic nam się nie odblokowało po tym głupym królu. Bierzemy się za labirynt, tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, czyli do zobaczenia w następnym odcinku z Medieval na PlayStation 1.